Proszę. Dzień dobry. Kasiu, mamy dla ciebie nowinę. Jaką? No więc niestety, ale bardzo dobrą. Cieszę się. No, oczywiście, ale... No i to jest właśnie cały Kasik, cały on. Zawsze musi mieć jakieś ale. Nie, tylko chciałbym się dowiedzieć, jaka to nowina. Bardzo dobra, przecież mówił pan. No tak, ale... No, no to ale, no proszę. Musi mieć jakieś ale. Co za człowiek? No to jest cały Kasio, cały on. Czy wy musicie mnie denerwować? Musimy. Ale właściwie moje dziecko, to nie bardzo rozumiem. Czym się teraz denerwujesz? Przychodzimy do ciebie z dobrą wiadomością, a ty zamiast się cieszyć... No to jest właśnie cały Kazik. Niech pan z tym wreszcie skończy, nie mogę już tego słuchać. No kochany, nikt nie może. To po co pan tak stale mówi? No bo mówić to akurat mogę, tylko słuchać nie mogę. No, ale no, zresztą nieważne. Nieważne. No więc co to za wiadomość? Bardzo dobra. Nie mówiłam ci? Nie, ale ja mówiłem. Tylko że Kazik jak zawsze nie słucha. Słucha. W porządku. Tak, Kazik słucha, ciotka mówi, tak. A ja skoczę po walizki. Świetnie. Jakie walizki? Dwie, skórzane, jedna ze Skaju. To na razie, zaraz wracam. Zaraz. A po co te walizki? Dla wygody, a teraz posłuchaj. Kochani, no. Nie chcę was martwić, ale mam jeszcze jedną dobrą wiadomość. No proszę, cieszysz się, Kasiu. Tak, oczywiście, jaka to wiadomość? Dobra, przecież słyszałeś. No, każdy słyszał, tylko nie Kazik. To jest właśnie cały on niestety. Jeżeli pan jeszcze raz to powie... No więc zaskoczę pana, ale jeszcze to powiem i to nie raz. Tak? W takim razie ja wychodzę. Do tylko was. Nie wyjść przypadnie w piki, bo nie mam ani jednego. Jak znam Kazia, to wyjdzie akurat w piki. To jest właśnie cały on. Zgadnijcie, w którym uchu mi puka? W lewym. Przecież to do drzwi. No to byłem blisko. Ale kto to może być? To jest Boguś. Boguś? Skąd się tu wziął? On z wyspy Gula Hula, jak to Boguś zresztą. O, dzień dobry. Dzień dobry. Boguś, dzień dobry. Zgadł pan? To też, owszem, ale ja poza tym wiedziałem, że to on, bo kiedy poszedłem po walizki, spotkałem go i zaprosiłem go tutaj. I to jest ta druga dobra wiadomość. Więc to jest ona. I powiem więcej, niezupełnie ona. Czy ja się wreszcie dowiem, o co chodzi? Nie, znaczy tak. I otóż, panie Kaziu, tak. Jest taka sprawa. Cieszysz się? Każdy by się cieszył. Tak. Czego pan by się cieszył? Na przykład z wygranej, gdybym wygrał milion, bardzo bym się cieszył. Poważnie. A pan nie? Nie. No. Panu trudno dogodzić. To jest cały Kazik właśnie, cały on. Cały on. Tak? No i dobrze. Tak, ja powiem więcej. To jest bardzo niedobrze niestety. Ale wracając do tematu. Tak. Otóż jest taka sprawa, tak? Że ciotka i ja wybieramy się dzisiaj nad morze. Cieszę się. Każdy by się cieszył. Chwileczkę, i to jest ta dobra wiadomość? Tak, a ja powiem więcej. To jest dla pana... Może taka sobie wiadomość. Ale jest i dobra dla ciebie. Otóż postanowiliśmy, Kaziu, że możesz się z nami zabrać. No, cieszy się pan? Każdy by się cieszył. Tak, oczywiście, tylko że ja nie mogę niestety. Kiedy naprawdę nie sprawisz nam żadnego kłopotu. Nie, ale nie ma o czym mówić, panie Kaziu. Zabiera się pan z nami i już. Cieszysz się, Kaziu. Każdy by się cieszył. Na pewno. Bardzo wam dziękuję, ale... Nie ma o czym mówić, panie Kaziu. To dla nas żaden kłopot. Poważnie. Tak? Proszę pana, w samochodzie są 4 miejsca. O, macie samochód? Nie, ale ty masz i dlatego możesz się z nami zabrać samochodem. Tak, jasne. W pana samochodzie są 4 miejsca, a nas jest tylko 3. Więcej powiem, nas jest tylko 2. 3, bo ja też jadę. Cieszy się pan, panie Kaziu? No każdy by się cieszył. I to jest zresztą ta druga dobra wiadomość, że Boguś z nami jedzie. Słuchajcie, ale ja, nie gniewajcie się, naprawdę nie mogę. No to pakuj się, moje dziecko. Tak, ciach. Zaraz, ja już powiedziałem, że nie jadę. Ciach. Bo nie mogę. A dlaczego? Nie mogę jechać z wami. Ciach. To jest właśnie cały Kaziu, cały on. Ciach. Skończ się z tym ciach. Dlaczego? No tak. Bo to jest bez sensu takie ciach. Prosiłem już, żeby pan skończył z tym ciach. Tak. To ja pana prosiłem. No więc tym bardziej. A poza tym, dlaczego nie możesz zabrać się z nami nad morze? Tego nie mogę zrozumieć. Dlatego, że dzisiaj wyjeżdżam w góry z narzeczoną. A to dlaczego znowu? Jak to dlaczego? Bo chcę spędzić z nich urlop. Każdy chce z nią spędzić urlop. Co? Ale to jeszcze nie powód, żeby każdy z nią jechał zaraz. Tak, ciach. Zaraz, po pierwsze, nie jestem każdym, tylko jej narzeczoną. A to dlaczego? No dlaczego? Takie pytanie jest. A taka piosenka? Jaka znowu piosenka? A skąd ja mogę wiedzieć? Bo przecież to pan śpiewa niestety. Aha, dobrze, w porządku. Ciach. Kazik śpiewa, ciotka pakuje rzeczy Kazia, i ja zapuszczam brodę, Bogusiowi zresztą, a Boguś jedzie z nami nad morze. Ciach. Wszędzie jest dobrze nam, ale najlepiej w domu. To każdy wie, lecz czasem chce przekonać o tym się. Dlatego każdy pan, choć mu jest dobrze z żoną,
ma czasem chęć wyskoczyć gdzieś, by trochę gorzej mieć. A jeśli któryś z nas wyrwie się z domu raz, choć przyznać głupio się, źle jest mu albo nie, bo różnie bywa nam, ale najlepiej w domu. To prawda, lecz tym cała rzecz, można dom nowy mieć. I stąd nie jeden pan, choć mu jest dobrze z żoną, ma czasem chęć poszukać szczęścia poza domem gdzieś.